bramerek. Ja na ten wyjazd nie biorę żadnych ciuchów, tam sobie kupię strój kąpielowy w tym hotelu. Ja bardziej spakuję majusie. A tyle, już mógł zaraz pójść do dziewczynek i powiedzieć im, żeby się spakował, ok? No dobrze, sobie majusie mam. Wezmę jakieś przekąski na drogę. Takie coś. Tyle. Tam są jedzenia. Dobra. Ja, dobra. Widzę, że tobie się nic nie spieszy. Więc idę powiedzieć dziewczynkom, żeby się spakowały. Albo lepiej pomogę im się spakować, bo też czuję, że to by było bardzo złe. Jakby się same pakowały. Pikachu, pika góra, pika dół, pika w czachę i na pół. Pikachu. O, dziewczynki, widzę, że gracie w Pikachu. Ale musicie się spakować na nasz wyjazd, bo dzisiaj idziemy do hotelu spoczynkowego nad morzem. Okej, a pójdziemy tam do Luna Parku, bo tam jest wielki Luna Park. Dobrze, ale na początku będziemy zwiedzać różne miejsca, a dopiero później będziemy do Luna Parku, ok? Ok. Dobra, dziewczynki. Ja zobaczę, co wy tu też spakujecie. No jak to co? Zabawki, mamo. No właśnie, tak myślałam. Ale w sumie jesteście dziećmi. Musicie wziąć swoje zabawki. Ok. Siostry, ja pakuję też twój telefon, tą zabawkę twoją, twoje ciuchy wziąć? Nie, tam się coś kupi. Okej, jak chcesz, ja sobie biorę moje ciuchy. Znaczy tylko jeden ciuch, ale biorę. No, w sumie radzę, ale mi się nie chce. Mamo, bo mi się nie zmieści mój piesek. Wyjmij coś. Dobra. I ja mam się zmieściłem. No, dobrze, dziewczynki. No to możemy w sumie już schodzić je na dół. Chodźcie. Na pewno nic nie zapomniałyście? Nie, mamo, nie. Nie przejmuj się. Jak coś nam coś kupisz tam. Zatem z tatą. Ojej, no nie. Dobra, chodźcie, dziewczynki. Idziemy powiedzieć tacie, że jedziemy. Chodźcie, chodź, Marek, idziemy. Dobra, bierz walizki i idziemy. O, czemu zawsze ja? Bo jesteś facetem, tato. No widzisz, jak dziewczynki to wiedzą. Dobra, tutaj szufladek już nie idziemy. Okej. To idziemy. Padonku! Papa, trzymaj się dobrze. Chodźcie szybko, bo zaraz nam odjeżdża pociąg, a my jeszcze biletów nie mamy kupionych. Szybko, bierz. Marek, bierz. Do walizki jakieś. Dawaj. Tak. Trzeba drukować 4. Na sumie 5 mogę wydrukować na wszelkie zabawki. Nie. Dobra, szybko. Zdążymy. Już zapamiętam nasz pociąg. Szybko. Szybko, bo na pewno nie zdążymy. Nasz pociąg? Zdążyliśmy. Dobra. Chodźmy do naszego działu. O, tu jest nasz. Uwaga, uwaga, startujemy. Oho, nie, już jedziemy szybko. Dziewczynki, wy będziecie sobie spały przez podróż. Tak. Ale na początku sobie przyjdziemy tam do przodu. Okej. Dobra. To wózek postawię tutaj w sumie. Pozłożę fotę. I tutaj położę moją się. Ej, poczekajcie, muszę tylko zostawić walizki i już do was idę. A co będziemy robić przez tą podróż?
Już się nudzi. Też czuję, że to będzie trudna podróż. O, ja też coś tak czuję. Okej. Okay. Okej, okay, dziewczyny, pójdźcie do łóżek już. Dobra, siostry. Dobranoc. Chodźmy, przyjdziemy zatem do przodu, bo tam są dwa miejsca. Już jesteśmy. Teraz nie siedzimy. O, już jesteśmy. Kiedy będziemy w górach? Znaczy, w górach? Tam w końcu idziemy do gór czy nad morze? No, pomyliło mi się. Nad morze. Siostro, czy ty zawsze musisz tak mylić wszystkich? Oj tam, oj tam. A nudzi mi się. Wiemy. Mogę skoczyć z łóżka? Co? Nie. Ale jesteś tym nudziarstwem. Już jesteśmy morzem. No nareszcie. Chodźcie dziewczynki. Już nie marudźcie. Dobra. No to idzie. Dzień dobry. Ja miałam zarezerwowany pokój 3. Aha, tak. Pani Julia? Tak, tak. Proszę klucze. Piętro 3. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Okej, okay, tutaj jest nasz pokój. Chodźcie. Ale super. Ale kozacki. Dobra dziewczynki, myślę, że już dzisiaj nie będziemy nigdzie wychodzić. Bo już jest nie dosyć późno. Ale no po prostu, żebyśmy dzisiaj po prostu już się wypakowali, zjęli spokojnie obiad i już dzisiaj nie będziemy nigdzie iść. Co wy na to? No dobrze. Teraz spokojcie się, dziewczynka. Tutaj są wielkie rzeczy. A tutaj wasze. Proszę dziewczyny, rozpakujcie tą wielką torbę. Chciałam powiedzieć o to. Dobra, proszę. A my pójdziemy sobie na kanapę. Ojejcie. No i po co my brałyśmy tyle pluszaków? Teraz się też tak zastanawiam. Ojej, jejdź. Dobra. Moja wydrka. Wydra. Chyba to jest wydra. Okej. Okay. O. I moje ubranko właśnie. Przybiorę się w nim. To już mnie nie wygonię w tej sukience. Okej. Okay. My już się rozpakowałyśmy. Co? No dobra, to chodźcie na obiad. Tylko zjemy to Majusi. Ojejdź, Majusia. I odstawię wózek, nie będziemy z nim cały czas chodzić. I idziemy. Ej, poczekajcie. Chodźcie dziewczynki, ja was wezmę. Okej, chodźcie. Zjemy tutaj, moim zdaniem, pyszny obiad. Okej, dziewczynki, chodźcie na obiad. A właśnie,
A ja sobie zerknę strajką bielawą. Ale ładne. Ja też w sumie zerknę. Ja bym poprosił te kąpielówki. A ja ten strój. Ojdź. Okej. Okay. I to poproszę. Dziękuję bardzo. Nieśla, Marek. Okej. Okay. Chodźcie. Ale to są pyszne rzeczy. Zgadzam się. Dobra. Ja sobie wezmę kukurydzę. Bierzemy to samo? Oczywiście, siostra. Co mam wziąć jeszcze do tej kukurydzy? Dobra, może w sumie to żeberko, czy co to tam jest? O nie, zjadłam. Teraz na drugie. Nikt się nie skarnie. Dobra. Ja w sumie jestem głodna, a ty, Marek? Ja też. Dobra, spysięcimy do tej dziewczynki. Wezmę tylko coś dla Mai. Zobacz, może coś takiego tu jest. O, wiem, co jej zrobię. Masz klucze. Marek tamto. Jest. Nie. Ale pyszne. Mówiłam. No i miałaś rację, mamo. Ten wypad tutaj, te wakacje w sumie, to był idealny pomysł. A jutro będą nowe przygody w lesie i w Luna Parku. Yay!